i bla, 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 bla. Jedna z tych rzeczy, które już bym wstydził chyba dla mechanika, żeby nie wymienił, aczkolwiek nie jest to zadanie, ponieważ tutaj mam takie śrubeczki, które musiałem odkręcić i teraz jeszcze muszę wyrwać jakąś lampę, także kilka. To oczywiście dzięki Bogu dla YouTube'a, bo w życiu bym nie wpadł na pomysł, że to tak trzeba robić. Ale tak w międzyczasie, to dzisiaj ogólnie zacząłem detoks. I to zacząłem detoks taki dwurzeczowy naraz. A ogólnie dziś zacząłem trzy nowe rzeczy, bo z którąś mogę nie dać rady, może to mi zostało dwie. Nie no, oczywiście żartuję, mam nadzieję utrzymać wszystkie trzy. Więc pierwsza rzecz, to mój znajomy Rafał polecił mi nowy detoks cytrynowy. Codziennie rano po przebudzeniu piję teraz pół litra wody soku z cytryną. Ciepłej, nawet gorącej wody. I ma to mi pomóc kosmicznie. Ale faktycznie poczytałem i może mieć to pozytywny wpływ na zdrowie i na też zrzucanie masy ciała i ogólnie na takie detoksowe to jest. Więc czemu nie? Wszystko poszło jak zwykle jak z płatka. Tu nie ma lampy, tu trochę części wybebeszone, tu troszeczkę wszystko wisi i jak zwykle wszystko jest ok. Lecę na stację po żarówki, a w międzyczasie opowiem wam o drugiej rzeczy. Więc druga sprawa, którą dzisiaj zacząłem, to medytacja poranna. No tyle się o tym nasłuchałem, że musiałem w końcu spróbować, więc zacząłem z aplikacją Headspace. I na razie jest to bardzo krótkie, 3-minutowe sesje, bardzo łatwe i przyjemne i raz to robiłem, więc wiele wam nie powiem. Ale są to już te dwie nowe rzeczy, które właśnie dzisiaj wprowadziłem. Czyli detoksykacja organizmu cytryną, detoksykacja umysłu medytacją. Ale to nie koniec, bo dzisiaj też przerzuciłem się. Bo zawsze jak jeżdżę rowerem na przykład do pracy, to słuchałem sobie muzyki, a dzisiaj przerzuciłem się na podcasty. I tak dzisiaj słuchałem sobie już do pracy jadąc podcastu. I w zasadzie był bardzo fajny, dowiedziałem się kilku nowych rzeczy. Także to wszystko połączone jest jeszcze tym, że zacząłem używać aplikacji do wprowadzania nawyków. Happytify. Tak przynajmniej z tego co pamiętam to się nazywa. Na razie w wersji light mogę dodać trzy przyzwyczajenia. I na razie tyle mi wystarczy, żeby sprawdzić, czy dam radę ogólnie się w tym odnaleźć i zaznaczać, co robię. Trenuję, muszę jechać. Panie, a gdzie taka żarówka? Taka tylko na zamówienie. Audi mi się zachciała. Dobra, kupiłem jakąkolwiek, może będzie świecić, bo muszę lecieć zrobić przegląd. Potrzeba matką wynalazku. Pali się, pali się. Jeszcze sprawdzamy tylko światłostopu. A jak ty sam ciśniesz światłostopu? A no tak. Dzisiaj sporo ludzi, bo jeszcze dwie osoby przede mną, wszystkim dzisiaj chyba się kończą przeglądy, także mam jeszcze chwilę, żeby krótko podsumować. Słuchajcie, trzy nowe rzeczy na dzisiaj. Po raz, woda z cytryną rano, detoks organizmu. Po dwa, od razu po niej medytacja, czyli detoks tego umysłu. I po trzy, podcasty, żeby się czegoś nowego dowiadywać cały czas. Być mądrzejszym i sprawniejszym na umyśle.
No i to wszystko w aplikacji Habitify. To się chyba tak nazywa. Muszę sprawdzić. Ogarniam. Na razie mam 3 habicy do wyklikania codziennie. Właśnie. Woda, medytacja, montaż i wrzut filmu. Zobaczę, jak mi pójdzie. Ja tymczasem czekam dalej w kolejeczce. Aż mi przewodają auto. A wy bawcie się cudownie na słoneczku, bo mamy piękną pogodę, także korzystajcie. Bądźcie szczęśliwi. I do zobaczenia w następnym odcinku.